Bardzo serdecznie chciałabym Państwa powitać w Galerii Sztuki Zamek. Tym razem mam niezmierną przyjemność przedstawić Państwu artystę, który przyjechał do nas z Warszawy. Jednakże urodził się w Częstochowie. Szkołę średnią ukończył również w Częstochowie, a było to liceum plastyczne. Następnie studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i Litografii w pracowni profesora Żygulskiego. Autorem prac, autorem wystawy dzisiejszej jest pan Dariusz Pala. Zauważyliście, wystawa się czym charakteryzuje? Pewnie charakteryzuje się najbardziej kolorem, bardzo takim energetyzującym, czystym, kontrastowym. No i te prace, które w galerii dzisiaj możemy zobaczyć, są to obrazy olejne. Pan Darek Pala również nie tylko maluje obrazy, ale również tworzy instalacje z pleksji, drewna, z metalu, więc jest artystą wielopunktowym, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sztukę. Ale ciągle jest rozpoznawalny i ciągle jest to pan Darek Pala. Może dwa słowa wrócimy od autora. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi jest miło, że tak liście przybyliście. Bardzo dziękuję za możliwość organizacji wystawy. A wystawa jest, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem, pewnego rodzaju pożegnaniem mojej figuracji na nie wiem jak długo, ale na pewno na jakiś czas. Mam jakby taką potrzebę zamknięcia już tej opowieści o ludziach. Chcę przejść do abstrakcji, tak w pewnym sensie to takie sentymentalne jest pożegnanie dla mnie. Tym bardziej, że część obrazu jest poświęcona relacji między matką a dzieckiem, a część typowej takiej tematyce takiej klasycznej, klasycznemu małoczeskiemu tematu, jak wazo, który też kontynuowałem przez wiele lat, ale to jest taka tak zwana francuska kuchnia malarska, gdzie się malarz zmierza z kolorem i formą jakby drugoplanowym tematem, wyzwaniem. Tak jak powiedziałem, no, to są generalne historie. Historie, które trzeba zobaczyć, przemyśleć i ewentualnie jakby odnaleźć się w mojej opowieści o ludziach. Dziękuję bardzo. Pan Darek Pala w tej chwili mieszka w Warszawie, jak powiedziałam, jednakże na kilkanaście, można powiedzieć, lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał w Miami. Jednakże chyba miłość do Polski zaważyła i wrócił pan do nas, z czego się bardzo cieszymy, no bo mamy wspaniałego artystę w Polsce. Chciałam pana zapytać, że nie tylko w galerii, ale również w Szczecinku i zaprosić po prostu do odwiedzenia od czasu do czasu naszego miasta. Dziękuję. Drodzy Państwo, można teraz się poruszać, rozmawiać. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl. We'll be right back.